Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Dzisiaj faktycznie z warzywnika, nie przepisy, ale witam się w towarzystwie moich 9 kurek, którym trzeba przygotować kurnik na zimę. Przy okazji pokażę Wam, jak ja to robię, czego używam, czym je karmię, jak to u nas wygląda. Jeśli chodzi o to przygotowanie do zimy, muszę im tutaj posprzątać. Mam też swój taki zestaw podstawowy, pokażę Wam też, co dostają do jedzenia, bo pod tym poprzednim filmem, można powiedzieć, że z początku kanału bardzo dużo osób pytało. Od jakiegoś czasu, wiadomo, pewnie u większości z Was kury się pierzą, więc problem z jajkami, myślę, że chyba od około tygodnia, półtora nie mieliśmy żadnego jajka. Też może być to spowodowane tym, że po prostu mają już brudno w kurniku, zwłaszcza w tych swoich grzędach, no i w gniazdach. Także biorę się za to, żeby zrobić im tutaj takie lepsze warunki, bo faktycznie jest tak, że jak kury mają brudno w gniazdach, to tak nie za bardzo się niosą, a one tam teraz sobie zrobiły posiadówki już w ogóle, siedzą sobie tam, więc tam jest już taki Bangladesz zrobiony, że szkoda gadać, więc muszę się za to zabrać. Zwlekałam z tym też dosyć długo, bo tak naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić z tym obornikiem. Zastanawiałam się, bo wiadomo, że do tych moich grządek lepszy byłby jakiś obornik bydlęcy, koński. Kurzy jest ok, ale tak jak widać tutaj w środku tego małego kurnika, bo tam jest oczywiście otwarte, to no, obornik kurzy jest bogaty w azot i tak tutaj to po prostu wszystko jest wypalone. Zresztą każdy, kto ma kurnik, to zapewne wie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o ten właśnie obornik, to zastanawiam się, czy wrzucić to, co zbiorę stąd do kompostownika, czy jakoś delikatnie może zasilić te grządki, bo też nie są jeszcze przygotowane właśnie ze względu na to, że nie wyrzuciłam tego obornika. I tak myślę, że pewnie wrzucę trochę do kompostownika, trochę powędruję do tych grządek, zwłaszcza mam jedną taką, która na pewno potrzebuje takiego zasilenia, a ja na pewno na wiosnę będę używała obornika granulowanego, więc pewnie też nie będę jakoś tam się skupiała na tym, żeby tutaj te grządki zasilać. Kury sobie przyszły, wyczaiły już moje wiaderko z tą paszą, którą chcę Wam pokazać, czym je karmię, więc zakładam rękawiczki, biorę się na razie za robotę tutaj, za chwilę Wam opowiem, mam małego pomocnika ze sobą, więc powinno w miarę szybko pójść. Ja mam tutaj na wierzchu, tego nie widać, jak to ogarniemy, to będzie dopiero lepiej widać. Zastawiam to, żeby po prostu tak bardzo nie padało tam, bo one mają tam karmnik z jedzeniem, też poidło, ale z tego poidła to w ostatnim czasie nie korzystają, bo po prostu stawiam im tutaj już takie wiaderko, bo to jest tak, pada, więc to jest tak wszystko zafaflane, brudne, że szkoda mi już było po prostu tam się z tym męczyć, więc wlewam im po prostu do wiaderka, tam w środku jest kamień, bo oczywiście zawsze to przewracają, a na zimę postawię im taki większy pojemnik, bo wtedy jak nie ma takiego dużego mrozu, to aż tak bardzo to nie zamarza, dolewam wtedy ciepłej wody i jakoś sobie tam radzimy. Także biorę się teraz za założenie rękawiczek, otwieram kurnik, bo tam jest taki sajgon, że szkoda gadać, a to, co im teraz posprzątam, musi wystarczyć im na całą zimę. Taki szczegółowy filmik, jak tam ten nasz kurnik wyglądał, jest na początku kanału, to musicie sobie znaleźć. Nie będę już tutaj traciła za bardzo czasu, żeby ten film nie był nie wiadomo jak długi, ale tam będzie wszystko pokazane, opisane, lepiej będzie widać. Chociaż może na końcu tutaj też tak szybko pokażę co i jak już się będzie nadawał do pokazania. Biorę się za robotę, wyjmuję wszystko, co tam w środku jest i widzimy się za chwilę. Pierwsza taczka zapełniona.
To są wszystkie odchody i słoma z tymi piórami, tak jak tutaj widać, z ich gniazd. Nie jest to jakaś taka przemoczona bardzo i zabrudzona ta słoma, ale nie będę jej wrzucała na razie do kompostownika. Ta zawartość tej taczki powędruje do grządek, w których były na przykład, nie wiem, dyniowate. Tutaj, gdzie mam takie najgorsze, te najbardziej, powiedzmy, wykorzystane, bo dyniowate potrzebują dużo tych wszystkich składników pokarmowych, więc tutaj tu je zasilimy i jadę dalej. Kurnik wstępnie posprzątany, oczyszczony. Kolejna taczka obornika powędruje do grządek. Z tamtymi już dziewczyny robią porządek, także tak jak myślałam, pewnie z przygotowań moich grządek do zimy będą nici, bo i tak mi to wszystko rozwalą. No ale wracając, mam tutaj przygotowane trzy rzeczy. To są trociny, takich, których używamy dla chomików, świnek morskich, sianko i tutaj mam pół worka słomy. Trociny będą rozsypane tutaj w środku. Słoma i sianko, zapomniałam jak się słoma nazywa, widzicie? Wypadło mi z głowy. Słoma i sianko powędrują do gniazd. Tutaj jeszcze przy okazji sprzątania popsułam trochę im grzędę, więc też będę musiała jakoś im to naprawić, coś wymyślić, żeby miały gdzie tam sobie siedzieć. Więc wyścięłam to po prostu tym, co mam akurat teraz. Gdybym miała więcej słomy, to może bardziej tą słomę bym tutaj zastąpiła, to sianko zastąpiłabym słomą, ale siano jest też takie przyjemniejsze, więc zawsze wkładam dosyć dużo słomy i jak mam możliwość, to taką nawet jedną paczuszkę. Ono jest wygodniejsze, jest gorsze do sprzątania, bo ono właśnie bardziej nasiąka niż słoma. Jakoś tak bardziej wciąga i jest od razu mokro, tak jakby w tym kurniku, bo kiedyś tak używałam zamiast słomy, ale teraz tutaj używam tego i tego. Jakoś sobie to wszystko zmodyfikowałam. Poradzimy sobie. Gdyby to było lato i robiłabym taki porządek w kurniku, bo kolejne, tak jak mówiłam, przygotowuję już ten kurnik na zimę. I ja przez zimę nie będę im zabierała stąd tutaj tej słomy, trocin ani nic. Nie będę już sprzątała w tym kurniku, tak? Jedynie jakaś słoma doleci do gniazd. I gdybym to robiła wiosną, to użyłabym jeszcze ziemi okrzemkowej. Przyniosłam ją sobie tutaj, żeby wam pokazać. Obsypywałam latem, bo miałam ogromne problemy z tymi. Jak to się nazywa? Kurzeńcem, o. Więc tutaj było i na jajkach to widoczne, jak były w gniazdach, więc musiałam się tutaj nawet raz muchozolem posiłkować, wspomagać. Ale to jak wszystko tutaj posprzątam, to jeszcze zrobię wam taką krótką pogadankę o tym, o tych plusach, minusach i tak dalej. Gotowe. Nie zajęło mi to zbyt dużo czasu. Kurnik nie jest duży, więc nie mogę powiedzieć, żebym miała nie wiadomo ile roboty przy tych moich kurach, bo one są tak naprawdę bezobsługowe. A co to znaczy? To znaczy, że my nie zamykamy ani nie otwieramy później kurnika. U nas przez cały rok kurnik jest otwarty. Mamy też no ten plus, że nasz kurnik jest w ogrodzonym warzywniku, więc raczej tutaj nie mamy jakichś nieproszonych gości, chociaż lisów w okolicy jest bardzo dużo, ale jeszcze odpukać nie mieliśmy takiego przypadku, żeby jakiś intruz nam się tutaj wdarł. Kurnik jest otwarty wiosną, latem, jesienią i zimą. Zimą, tak jak tutaj widzicie, ja tylko tą plandekę sobie tak bardziej naciągam, żeby za bardzo nie wiało. I naprawdę żadna kura przez zimę mi nie zachorowała, nic się z nimi nie działo. Nie było żadnych problemów zdrowotnych, żadnego kataru, kichania ani nic takiego. Ale to też nie może być tak, że obejrzycie sobie mój film na przykład w trakcie zimy i powiecie: o, Marta nie zamyka
kur, to ja też nie będę teraz zamykała i one będą sobie otwarte. Tak też nie można, one są po prostu przyzwyczajone do tego przez cały rok, więc jak robi się zimno, no to one są do tej temperatury przyzwyczajone. Jedynym wyjątkiem takim, gdzie przychodzę i na przykład na noc im zastawiam tutaj to wejście, bo to jest zamknięte zawsze, tu jest otwarte, zastawiam im tylko wtedy, a w tym roku mieliśmy chyba ze 2 czy 3 może takie dni, gdzie temperatura sięgała prawie 20 stopni, więc faktycznie przyszłam i zamknęłam im tutaj, bo jeszcze było wiecznie, bo to wiatr jest tak naprawdę głównym takim, no taką przeszkodą dla kur. Kury nie lubią wiatru, a jak jeszcze zmokną i je przewieje, no to wtedy możliwe, że coś im się tam dzieje. U nas kury raczej nie chorują, nie zauważyłam. Odchodzą od nas te najstarsze, na pewno na wiosnę pojawią się kolejne, na ten moment mamy ich 9. Jestem bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się na to, bo no tak jak wspomniałam, teraz przez kilka dni, około pewnie 2-1,5 tygodnia nam się nie niosły, ale tak to spokojnie z tych 9, wcześniej mieliśmy 10 kurek, to 8-7 jajek codziennie było. Jest to też pewnie spowodowane tym, czym są karmione, bo tak jak mówiłam, próbowałam różnych karm, takich od znajomych i różnych też kupnych. I po pierwsze, nie jadły jej zbyt chętnie, a po drugie, naprawdę się nie niosły. I tutaj u mnie ten zestaw, który Wam pokazuję, to nie jest żadna reklama. Pokazuję Wam ten worek jeszcze raz, bo pod tamtym filmem, kiedy pokazywałam swój kurnik, były zapytania. Wiele osób też ze znajomych mnie pytało, czym je karmię, więc to jest kurka naturka z Nutreny. Kupuję to u nas w takim małym sklepie z takimi właśnie karmami, paszami. Dodatkowo dostają jeszcze Polfamix. Też akurat jeśli chodzi o to, to też to bardzo polecam. Kupiłam ostatnio coś innego. Nie za bardzo im to pasowało, niezbyt to piły, a do tego jeszcze w ogóle jakichś efektów nie widziałam, jeśli chodzi o jajka i tak dalej. Tutaj jak widać smakują łyse, wyskubane po prostu golasy, ale mam nadzieję, że się to w najbliższym czasie to zmieni. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ta karma. Ja sobie dodatkowo, już mi tutaj pogrzebały, ale ja sobie dodatkowo do tej karmy dosypuję, tak jak na przykład 3 części tej karmy, bo ona jest z ziarnami, to ja sobie jeszcze dosypuję 1 część samej pszenicy. Także to jest taka dla nich gotowa mieszanka, którą ja im zawsze daję. Tutaj możecie sobie zobaczyć, co jeszcze ważnego. Ja kupiłam sobie takie sztuczne jajka, bo też mieliśmy problem na początku, że wydawało nam się, że dziobią te jajka i faktycznie tak było, że na początku zjadały, ale później jak już chyba te jajka sztuczne faktycznie zdały egzamin i powiem Wam, że próbowałam i piłeczek ping-pongowych, ale te sztuczne jajka nie były zbyt drogie, gdzieś tam sobie na Allegro znalazłam i naprawdę sprawdziły się. Tutaj widać wszędzie jeszcze ta ziemia okrzemkowa. Zobaczcie, ile tutaj tych tego kurzeńca było, także posprzątane, naprawione, nakarmię je, wstawię im tam jeszcze jedzenie i wodę i mogę się zbierać do domu. Jeśli się zastanawiacie nad zrobieniem sobie takiego kurnika, zamówieniem, to ja z całego serca polecam. Są jakieś tam mankamenty, jak na przykład jeśli chodzi o ten kurzeniec, to jeśli on się już tutaj nam gdzieś wrzuci, to w tych wszystkich zakamarkach gdzieś tam, no trzeba sobie będzie jakoś radzić. Ja tak jak mówiłam, radziłam sobie muchozolem na przykład w lato. Wypryskiwałam te całe takie złogi, gdzie one tam siedziały, po prostu te gniazda i pomagało. Dodatkowo ta ziemia okrzemkowa, no inaczej tutaj nie mogę sobie z nimi poradzić, dlatego że no jest zrobiony ten kurnik z takiego materiału, z jakiego jest. Tutaj jeszcze mamy takie okienko nieużywane, jak widać.
za bardzo też było zrobione na tej zasadzie, żeby później zamykać, ale też nic nie zamykamy. Wszystko tak jak jest tutaj, widzicie, zamykam tylko te drzwiczki i one tak sobie przez cały rok funkcjonują, żyją, mają się dobrze. Dopadły się do swojego jedzenia, zaraz im przesypię, zadowolone. Ja również polecam Wam bardzo serdecznie, bo jeszcze jeden z takich minusów, uważam, że jedyny, to zapach, który tutaj, jak one bardzo często przebywają, w tym jednym takim miejscu, bo tam jedzą, piją, siedzą, jak jest zimno, może na przykład jak popada deszcz, no to jest taki nieprzyjemny zapach, ale w tym momencie, jak jest tak, jak jest, że nie ma tego deszczu, to uwierzcie mi, w ogóle podchodząc tutaj chyba nie wyczulibyście, że tu są kury, więc no nie jest to też jakoś przerażające, a to już nie zależy od tego, co jest w środku w kurniku, tylko po prostu, no wiadomo, one tutaj wszędzie zostawiają swoje odchody i jak połączy się to z deszczem, z wodą, no to faktycznie troszkę to czuć, ale też bez przesady. Nie jest aż tak źle. Kończę, bo one już tutaj sobie, kobitki, zrobiły poczęstunek same, narozwalały. No i jeszcze w grzędach, tak, w moich grządkach tak rozwalają. No ale co zrobić? Coś za coś. Mamy tutaj kruka. Kiedyś mój mąż wspominał Wam u siebie na kanale o kurze, która znosi ogromne jajka i to jest właśnie ta czarna gwiazda. Większość jest tutaj już takich starszych kurek. Trzy są starsze. Reszta to są takie młodsze panny. Czy nawet cztery są takie starsze. No ale będą sobie, dopóki będą, więc też zdaję sobie sprawę, że z tymi jajkami może być różnie. Ale to kupimy sobie młodsze. One będą sobie żyły. Wiem, że niektórzy powiedzą, że zwariowałam. No ale co? Mąż wędzi, inne rzeczy, ja tutaj, kurki zostają u nas, żyją sobie po prostu tyle, ile dadzą radę. Także uciekam, dziękuję, że byliście ze mną, miało być krótko, ale oczywiście jak zwykle się rozgadałam, przedłużyłam. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam. Pozdrawiamy z dziewczynami i do kolejnego.